Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na terenie budowy Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6, obiektu, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego jako jeden z projektów dotyczących budowy potencjału województwa w oparciu o konkurencyjność gospodarki. Na dzisiejszej uroczystości dokonamy podpisania aktu erekcyjnego, który zostanie wmurowany w fundamenty tego obiektu. Akt erekcyjny zostanie podpisany przez panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, pana marszałka Marcina Kierwińskiego. Jeśli chodzi o to przedsięwzięcie Smolna 6, to jest bez wątpienia takie przedsięwzięcie konieczne, ponieważ co czwarta firma powstaje w Warszawie, co czwarta firma, która powstaje w kraju. I w szczególności ta akurat inwestycja będzie pomagać małym i średnim przedsiębiorcom. Wiemy, że to jest taka szczególna grupa. Właśnie w szczególności w okresie kryzysu duże korporacje zwalniają dużo ludzi, mali przedsiębiorcy i średni. Na ogół nie zwalniają tak dużo, zwłaszcza, że muszą oszczędzać i tak na sile roboczej w czasach dobrobytu. W związku z tym są taką bazą stabilności, jeśli chodzi o sytuacje kryzysowe. I chcę powiedzieć, że takiego przedsięwzięcia jeszcze w Warszawie nie było. Jest to unikalny projekt w skali Warszawy. Pani Prezydent, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że ta inwestycja rozpoczyna się. Kiedy półtora miesiąca temu podpisywaliśmy umowę na dofinansowanie europejskie dla tej inwestycji, mówiłem, że to ma być miejsce, które ma być katalizatorem rozwoju przedsiębiorczości w Warszawie, ale także na Mazowszu. My jako samorząd województwa bardzo cieszymy się, że możemy tego typu projekty dofinansowywać. Tak jak powiedziała pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, w planie przed nami jeszcze tutaj w Warszawie dwa tego typu obiekty, jeden na filtrowej, drugi na targowej, jeden już ma przyznane dofinansowanie europejskie, drugi jest na liście rezerwowej, także miejmy nadzieję, że to dofinansowanie także się znajdzie, ale ogólnie na Mazowszu w tego typu inwestycje, inwestycje w inkubatory przedsiębiorczości, inwestycje w to, co się nazywa od projektu, od pomysłu do przemysłu, inwestujemy bardzo dużo, bo zdajemy sobie sprawę, że teraz, póki są środki europejskie, musimy budować ten potencjał, który potem będzie budował naszą gospodarkę, który potem będzie budował zamożność także samorządów, bo przecież wszyscy żyjemy z podatków, wszyscy żyjemy z tego, co wypracują przedsiębiorcy. Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie gratulując Pani Prezydent tak szybkiego rozpoczęcia budowy, bo ja, jak podpisywaliśmy tę umowę, to mówiłem, że Warszawa jest bardzo dobrym beneficjentem. To teraz jeszcze dorzucę, że nie tylko dobrym, jeżeli chodzi o środki europejskie, ale też wyjątkowo szybko rozpoczyna te inwestycje, z czego się bardzo cieszymy. Życzę, żeby ta inwestycja przebiegła bez żadnych problemów, żeby w październiku przyszłego roku mogła być już oddana i żeby mogła służyć warszawiakom i mieszkańcom Mazowsza. Także pani prezydent, gratuluję i trzymam kciuki. Panie marszałku,